Jarosław Sławek. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Jarosław Sławek. Dziękuję Ci, Ewo, za doskonałe pytanie, ponieważ sam jestem ogromnym bałaganiarzem. Zostawiam na biurku artystyczny nieład. Wszystko jest porozwalane, a co najważniejsze, jestem w stanie to wszystko ogarnąć. Znajduję wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. A najbardziej nie lubię tego, jak ktoś mi coś przestawi. To jest dla mnie tragedia. To jest moje feng shui. Strefa, której nie należy zmieniać ani poruszać. Załóżmy, jeśli ktoś przyjdzie i przełoży mi jedną kartkę czy fakturę w inne miejsce, biegam po domu czy po biurze jak opętały i szukam jej z wypiekami na twarzy. Robię każdemu awanturę, bo przecież to jest mi w tej chwili potrzebne. A co się później okazuje? Ta kartka jest tuż przed moimi oczami, tylko tyle, że została przykryta czymś innym, jakimś innym papierkiem. Tak jak wspominałem, bałagan może być oznaką lenistwa, może być też oznaką całkiem niezłej kreatywności. Zależy, jak się na to patrzy, bo z jednej strony ja sam jestem kreatywny, ale jestem też bardzo leniwy, bo mi się nie chce tego posprzątać. Także dziękuję bardzo.